Cześć, witajcie. W tym oto materiale pokażę, jak zapętlać filmiki bądź też jakieś teledyski w YouTube. Zapraszam do oglądania. Wchodzimy sobie w przeglądarkę internetową, w adres wyszukiwania wpisujemy YouTube. Wchodzimy w YouTube. Odpala nam się. W adres wyszukiwania wpisujemy interesujący nas materiał. I go już znajdziemy. Odpali nam się ten filmik, klikamy prawym przyciskiem myszy na ten materiał. Odpala nam się takie oto menu i zaznaczamy tutaj opcję odtwarzaj w pętli. Jak sami Państwo zobaczą, ponownie klikając prawym przyciskiem myszy, zaznaczy się tu taki ticzek. Oznacza to, że po zakończeniu tego filmiku, ten sam filmik odtworzy nam się jeszcze raz. I tak do nieskończoności, dopóki sami tego nie wyłączymy. Teraz dla pokazania, że to działa, przesunę Państwu timeline do końca i zobaczycie, że filmik się sam ponownie włączy. Jak widać, wszystko działa tak jak należy. Tego poradnika byłoby to na tyle. Jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i do następnego. Trzymaj się, cześć!